Jesteśmy w porcie. 11 czerwiec 2022. Matka Boża z Greifswaldu nas widzi. I Matka Boska z Oświęcimia. I Matka Boska z Dachau. I wszyscy święci. I święty Benedykt V z Hamburga, papież. Święty Piusz X, nasz polski papież. Jezu, ufam Tobie. I widzą nas wszyscy święci błogosławieni, którzy budowali te miasta, którzy budowali kościoły. Którzy teraz, gdy się do nich modlimy, mogą nam pomóc. Ale trzeba ich znać. Jezu, ufam Tobie, Matko Boża Nadziei, która prowadziła naszego Hermana Cohena, Augustyna Marii od Najświętszego Sakramentu, mojego przyjaciela od 13 czerwca 1999 roku, w dniu beatyfikacji 108 męczenników. Dowiedziałam się o nich w niezwykły sposób. Spotkałam wtedy też ojca Gobi. Było to w Paderborn, w biskupstwie wnuka króla Jana III Sobieskiego, Klemensa Augusta. Wykreślone z historii. No tak, bo gdyby powiedzieli prawdę, by się nie udał ten plan. 527 lat niszczenia kościoła. W tym też zostało tak dużo ludzi zamordowanych, otrutych, tak jak nasza niezwykła Polka, moja przyjaciółka, Teresa Kunegunda Sobieska. Urodzona na Wawelu 4 marca 1676 roku. Koronowana w łonie matki 2 lutego 1676 roku. Nie mogła wiedzieć, że będzie matką cesarza, 50. cesarza, króla Niemiec, który się urodził w Przemienia Pańskiego w Brukseli 6 sierpnia. A jego dziadek, król Jan III Sobieski, ufundował zakon kapucynów, kościół Przemienia Pańskiego w Warszawie. I to nie jest przypadek, że ci organizatorzy nowego porządku świata 26 czerwca w 1941 roku wywieźli do Oświęcimia 22 kapucynów. Tego dnia wywieźli do Oświęcimia, do 12 salezjanów skutych z Żydami, żeby ich zaszlachtować w potworny sposób. 27 czerwca w 1941 roku w Oświęcimiu, w KZ Auschwitz, którego program zakończył się w Wadowicach 12 kwietnia 1947 roku, kiedy Rudolf Hess nawrócił się, błagając naród polski o przebaczenie, a tego dnia w Rzymie pokazała się Matka Boska. Jeszcze jedno, co jest niezwykłe. 26 czerwca 1941 roku zostało tak wielu ludzi zamordowanych, również w Lwowie, na Kresach, zaszlachtowanych wprost. Był to, tak uwieńczyli rocznicę odrodzenia Królestwa Polskiego 26 czerwca 1295 roku. Królową była Małgorzata Brandenburska, urodzona w Berlinie, gdzie ufundował jej dziadek, w mieście, które ufundował jej dziadek. Jej babcia Bożena jest pochowana we Wrocławiu, u Klarysek. A nasza królowa Polski, trzecia królowa Polski, urodziła się 25 sierpnia w 1270 roku w Berlinie. Był to dzień, kiedy umarł święty Ludwik, król królów. Jezu, ufam Tobie. Teraz jest 757. rocznica odrodzenia Królestwa Polskiego. Jezu, ufam Tobie.